Witajcie, z tej strony The Real Śliwka, a to jest już 16 odcinek z gry Super Mario Sunshine. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie ten nowy poziom, który ostatnio nam się ukazał. Będzie to, słuchajcie, już szósty poziom, czyli wydaje mi się, że przedostatni, ponieważ w tej grze jest 7 takich zwykłych poziomów. Tak więc już powoli zbliżamy się do końca, chociaż w rzeczywistości mamy 120 shinów do zdobycia, ale pamiętajcie, że 24 z nich będą za same niebieskie monetki, więc w sumie już można powiedzieć, że jakiś tam progres zrobiliśmy, ale dobra. Noki Bay. Okej, okay, uncork the waterfall. Czyli odblokuj wodospad. Jakby, jak wiecie, macie wanny z korkiem na przykład, takie stare. Że takie, na przykład, nie? To możecie je odkorkować jakoś tak. A, witaj! Mistrz Mario, zakładam. Słyszeliśmy wiele o tobie. Tak, i wszystkie te rzeczy były jak najbardziej dobre. Jeśli chodzi o mnie, jestem tylko starszym człowiekiem, który kocha łowienie ryb. Ale ostatnio miałem okropny problem. Proszę, spójrz. O kurczę, no to... No, nie zapowiada się to zbyt dobrze. Ale zaraz tutaj zobaczymy, o co chodzi. Nie wiem, kto to zrobił, ale ktoś zakorkował wodospad. To niewątpliwie jest powodem, dlaczego nasza cudowna zatoka została zaśmiecona. I nawet nie mogę już łowić ryb. Tak więc proszę, proszę cię o pomoc. Zniszcz ten korek. Proszę, spełnij życzenie starszego człowieka. Co? Zrobisz to? O, dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Po prostu uważaj na tego gościa na korku. Okej, dzięki za ostrzeżenie. Tak więc, słuchajcie, wracając jeszcze do tych poziomów, to już... Nie wiem, może zauważyliście, ale tam... Na szczycie tej rury, co tam, w sensie na szczycie tego tam, tej budowli takiej, gdzie jest taki shine sprite, co mieliśmy go umyć, co mogliśmy go umyć, to jest tam kolejna rura. Zakładam, że już to widzieliście, oglądając moje odcinki, ale tam właśnie będzie kolejny level. Tak więc będą już te ostatnie dwa, ale słuchajcie, nie martwcie się, te levele, wow, też są warte naprawdę uwagi. Więc naprawdę niektóre z tych misji w tych poziomach bywają dosyć trudne. Jak zresztą już pewnie wiecie. Czyli co, muszę napełnić wazon wodą? Tak, okej. Okay. No, logiczne. Trzeba dociążyć. Okej, okay, zakładam, że tak, tutaj pamiętam, dało się coś z tymi elementami tutaj robić. Proszę, proszę, nie walnij mnie, proszę. Okej, okay, dobra. Okej, okay, a z tym? Nie, niestety nic. To się, nic się nie dzieje, coś z tym możemy zrobić, możemy to wyczyścić, ale nic to nam nie daje. O, okej, okay, mamy ułatwienie. Zakładam. Dobra, wow, wow, dobra, mamy monetki jak coś, więc... jakbyśmy oberwali, to nic się nie stanie. Oj, no właśnie, coś jednak oberwaliśmy. A tutaj co jest? Delfin? Tylko co z nim? A! Okej, okay, kolejny... kolejna... taka dźwignia. Chwila, a co my tu mamy? Coś tam zdecydowanie jest. Tylko co? Okej, okay, skoczmy na górę w takim razie. Wow, 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 dobra. Ach, kurczę, nie udało się. Ale przecież możemy zrobić tak. Tak, na skróty trochę. Jest tutaj woda. Kurczę, nie widzę właśnie. Są monetki, ale no. Po co mi monetki, skoro nie mam wody? Wow, no właśnie. No właśnie, słuchajcie, to jest... To jest to. No, nie ślizga się, Mario, już wyczyściłem. Okej. Okay. A teraz już na pewno. Tylko ciekawi mnie, co jeszcze tam się znajduje. Okej, okay, to tak. Jeszcze raz. Nie, nie, tak to nie możemy tego zrobić. Wydaje mi się, że możemy zrobić tak. O, i teraz, proszę bardzo, tylko uwaga. Musimy tutaj skoczyć.
Okej, jest woda. Więc, o! Okej. Możemy sobie uzupełnić zapas. I przy okazji zobaczmy, co z tą trampolinką tutaj na górze. O nie! O, dobra! Dobra, jak coś, to wszystko w porządku. Dobra. No, Mario, weź. No, kurczę, jednak się muszę przestawić jeszcze na tego Sunshine'a. Po Mario Bros. Wonder, niestety, ponieważ... Są to tak naprawdę dwa różne światy, jeśli mogę to tak tutaj ująć. Okej, wreszcie się udało. I teraz to mogliśmy chyba podnieść, ale co? Tu jest znowu kolejny ten blok taki dziwny. O! Kukułka. Dobra, nie wiem po co. Ale tam coś w ogóle jeszcze jest. Dobra, to skoro już tutaj weszliśmy na górę, to... Nie wracajmy już tam, potem to zrobimy. Okej. O! Czy ty jesteś Mario? Ten gość na dole to mój nauczyciel. Znaczy, mój dziadek. Ten korek jest jeszcze trochę dalej. Uważaj na siebie. Tam jest jakiś dziwny gościu, który czeka na szczycie tego korka. Zacznie rzucać jakimiś materiałami wybuchowymi w ciebie, jeśli się za bardzo zbliżysz. Myślałem, że możesz potrzebować pomocy. Tak więc przyniosłem ci tą trampolinę. Jeżeli polejesz ją wodą, zmniejszy się i będzie łatwiejsza do przeniesienia. Proszę, użyj jej. Okej. Czyli co mogę z nią zrobić? Tutaj mogę... Mogę tak? O! O, faktycznie. Dobra. One up, taki w jednym miejscu. Okej, jest. Kret. I teraz tak, kreta musimy pokonać chyba bombami, no nie? Tak, dobrze pamiętam. Tylko musimy jeszcze wcelować, no nie? Nie, tak nie zadziała. No! No, troszeczkę nie trafiłem. O! Mario, błagam. Chyba, że tak? No dobra, to jest... To, tylko że musimy... Tylko że musimy pod odpowiednim kątem. Matko, co tu się stało? Dobra, dawaj monetki. Dobra, jest. Muszę tą farbę zmyć. O, teraz może? No nie, spadłem. O, dobra, na szczęście. Nic się nie stanie. Nawet jeśli tu spadliśmy. O, ładnie. No nie. Chwila. Jeszcze raz może? O, dobra. Okej, bomby są na dole, więc nie grożą mi. No dawaj. Aj, dobra. Czyli muszę to bardziej z tej strony wyrzucić. Tak, dobra. To chodzi. Jeszcze raz. O, znowu. Okej, ale oberwał, słyszałem. Dobra, teraz te wall jumpy tutaj są dziwne takie. Okej. Dobra, jest. Udało się na szczęście tak wspiąć. Troszeczkę dziwacznie, ale... Wciąż coś, to będzie krzywo. A jest, dobra, jednak nie. Okej. No i co, będzie level jakiś sekretny? Nie, po prostu... Korek został usunięty. I mamy... Shina pierwszego w tym odcineczku. Prosto przed nami, więc nie wahajmy się, tylko go zabierzmy. Okej, teraz chciałbym trochę poeksplorować. Mam na myśli... Poszukać niebieskich monet bardziej. Ponieważ mam 98. A jest to 6 level. Więc troszeczkę tak wiecie. Wypadałoby mieć trochę więcej już. A nie chcę też tak wszystkiego zostawiać na później, bo... później będzie mi trudno po prostu znaleźć te pozostałe. Ponieważ muszę potem wszystko od nowa sprawdzić. Żeby... się w ogóle odnaleźć, gdzie są te monetki, których jeszcze nie mam. Tu na przykład jest jedna, są dwie nawet. O kurczę. Okej, dobrze. No dobra, co tam? Mario, dziękuję za twoją wcześniejszą pomoc. To było naprawdę spektakularne. Czy chciałbyś zostać moim nowym nauczycielem? To znaczy, nieważne. Mój dziadek jest z przodu. I chce ci coś powiedzieć. W sensie tam dalej jest. Okej. Okej, są rybki. Ale wciąż ta woda jest tak jakby... Jakaś skażona czy coś.
więc nie wiem, o co z tym chodzi. Może po prostu potrzebuję czasu, żeby się tam... Wow, no już, spokojnie. Potrzebuję czasu, żeby się tam oczyścić czy coś. Wow. Okej, teraz tak. Tutaj. Wow. O, jest monetka. Okej. O. Okej, tu jest ten dziadek. Dobra, to zostawmy go na razie. Najpierw musimy przejść ten mini labiryncik. Dobra, na szczęście wall jumpy tutaj jest aż takie tragiczne. O, dawaj. Dobra, okej. Chciałem powiedzieć, że nie są tragiczne, ale tutaj jakaś dziwna ta ściana jest tam po lewej. Okej. O. Co jest? Aha, bo to... Aha. Aha, no to... Naprawdę nie musieliście chyba... Ta, dobra, nieważne. Naprawdę nie dosięgam. No nie, no nie musieliście robić, żeby tak się, wiecie. Dobra, lecimy od nowa. Żeby tak wracało. No ale dobra, no. Utrudnienie. Zakładam. Miało być takie trochę... O, no tylko rób tego wall jumpa, Mario. Idealną masz po prostu tutaj pozycję. Albo wiem. Wejdźmy na górę. Wow. No, dawaj. No kurczę, co jest z tą ścianą nie tak? O, dobra. Już. No Mario! No. Mario! O rany. Dobra, no. Jeszcze raz. Jeszcze raz, słuchajcie. No muszę poczekać. Rany. Dobra, dawaj. Mam pomysł teraz. Lecimy na górę. I z góry skaczemy. O! Dobra. Okej. I teraz patrzcie. Robimy tak. O, trochę... Nie ten moment, ale... O, teraz. Jest. No nareszcie się udało, dobra. Teraz chodźmy na przykład tutaj, bo tutaj coś jeszcze jest. O, jakiś tunel. Muzyczka z podziemi. Gra. Okej, kolejny sekret, no. O! Okej, jesteśmy na dole. Tylko po prostu tutaj przy wyjściu. Okej, co mi to dało w sumie? A, widzę, coś to jest. Jakiś otwór. No, możemy tak się przemieszczać, czy? O, dobra, udało się. Jesteśmy. Wow, okej. Idziemy. Dobra, tylko dokąd to doprowadziło? Tutaj kolejny labirynt. Okej, chyba nic nie dało. Ale tutaj coś jest. O! O kurczę. Okej, jesteśmy na samym szczycie. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak tutaj dotarliśmy. Ale dotarliśmy, więc cieszmy się. Okej. No ale serio, tutaj nic nie ma? O, a jednak coś jest. Tutaj. Okej. Okay. Oberwałem. Foldem. O, monetka. Setna. Okej. Okay. Mamy setkę. Teraz tak, sprawdzamy kolejne miejsca. Dobra. Czy tu jest przejście? Tak, tam jest przejście kolejne. Kto by pomyślał? O, kolejna monetka. Dobrze, tak zrobimy. O, tak. Okej, tylko trochę tutaj jest ciasno. Dobra. Dobra. Teraz tak. No. I pięknie. I teraz jeszcze tam. Pusto. Dobra. No to wchodzimy tutaj. A. Spadliśmy po prostu. A, chwila. To gdzie my teraz jesteśmy? Jeszcze w jakimś... Wow! Okej, okay. No to żałuję, że spadłem, bo tam była monetka.
No, jak nie więcej niż jedna, ale chyba możemy tam wall jumpy znowu zrobić. Chyba tak. O, nie, dobra. Może tak to nie. Tak normalnie sobie tu wejdźmy. O, dobra. Tylko... Tu jeszcze coś jest w ogóle. Tylko jak tam... O, dobra, chyba... Kurczę. Albo dobra, tutaj. Tutaj będzie lepiej, chyba. Nie, bo to jest... Chwila, to jest sufit. A! Nie, no tu jest sufit? A, bo my w ogóle... Kurczę, dobra, wiecie co? Nie, nieważne. Ja już się tym nie będę teraz zajmował, bo to mi... To jest fajna taka eksploracja, ale no... Dużo czasu zajmuje. Świetnie, mistrzu Mario. Przywróciłeś nasz wodospad do normy, brawo. A co to? Ocean wciąż jest brudny? Dziwne. Wygląda na to, że moja teoria nie była prawdziwa. No ale dobra. Wydaje mi się, że mam wymyśliłem kolejną przyczynę tego problemu. Teraz może to się nie wydawać jak nagroda, ale pokażę ci jeden z najgłębszych sekretów Noki Bay. Aha. Czyli tak. O, jakaś jaskinia. O, shine w jaskini. Ta zatoka posiada grobowiec starożytnego króla Noki. Kiedy polejesz wodą na malowidła na ścianach, zazwyczaj otworzy się nowa ścieżka. To prawie jak magia. I jedna ze ścieżek prowadzi do ukrytego Shine Sprite'u. Szczerze? To wszystko prawda. Może? No. Tego się nie dowiemy chyba. Znaczy, no zaraz się dowiemy w sumie. Okej, to może by się opłaciło te kartony rozwalić. Może coś tu jednak będzie. Może. A może nie. Nie no, warto zawsze sprawdzić. Dobra. Nie no, słuchajcie no. To jest bardzo fajne takie chodzenie sobie. I rozwalanie rzeczy. Chwila. Co jest? Cześć. Co ty tu robisz w ogóle? Dobra, nie będę z nimi gadał. Już za dużo czasu tutaj zużyliśmy na rozmowy. I tak dalej. Dobra. Okej, jest monetka. Dobra. O! Możemy popłynąć tutaj, tu jest czysto akurat. Okej, tylko po co? Może jakiś sekrecik tu będzie albo coś? Może. Są rybki, na które musimy raczej uważać, bo mogą nas zjeść. Jest monetka. O! Uważaj, Mario. Oj. Dobra. Monetka jest, ale... Czy ujdziemy z życiem? Nie wiem. Rybka nas nie złapała. Tak więc chyba wychodzi na to, że przeżyjemy. One-up jest na dole, no ale już trudno. Dobra. Płyń, Mario, płyń. Żebyś nie utonął. Okej, mamy monetki też tutaj, więc one nam trochę tlenu przywrócą w pewien sposób. Dobra, już. Dobra. Mamy powietrze z powrotem. A jest ta łódka, dobra. To możemy nią chyba zebrać te niebieskie monetki, co tutaj się znajdują. To teraz tak, okej, tutaj nie ma żadnych. Jest one up za 50 monet. A, okej. No chyba jednak nie będziemy z tego korzystać. Bo nie wydaje się to być zbyt poręczne. A przynajmniej na razie, jak nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Czyli tutaj jest jakby jedyne miejsce, gdzie jest czysto. Dobra. Okej, a jak zanurkujemy pod wodę, to co? A, to pod wodą już jest czysto. Tylko po prostu powierzchnia jest zabrudzona. Zanieczyszczona. Dobra.
Chyba to ma sens. Dobra, skacz Mario, skacz, skacz, nie, co to ma być? Okej, okay, jest. Dobra, ciebie. Okej, okay. Skacz Mario, skacz, no skacz, nie, nie wierzę w ciebie Mario. Mario, co ty wyprawiasz? Pójdź, 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 pójdź. Okej, okay, monetki są zdobyte, więc... No, nie była to taka najgorsza próba, no, ze wszystkich, no. No właśnie, no, co? Monetki zdobyte. Jest git, no chyba, że się nie zapisało jakimś cudem, no ale no, nie no. Jak to mogło się nie zapisać? No, 6 jest w tym świecie, dobra. No to dobrze. To teraz w takim razie skaczemy sobie tutaj. Oj, rybka mnie tutaj zrzuciła do wody, ale ja na szczęście ją pokonałem. Więc zemsta. Nie, Mario, Mario, błagam, błagam, Mario, nie, proszę. Nie rób tego. Ja nie mogę. Tak, Mario Sunshine ma troszeczkę dziwne zachowania, jeśli chodzi o takie tutaj, wiecie, obrażenia i tak dalej. Czasem przeżyjemy, czasem nie. Ale dobra. No tak, po prostu taką dziwną pozycję tutaj mamy przy tej ścianie, że po prostu Mario się nie chce odbić. Nie dziwię mu się. No kurczę, dobra, spadamy. Próbujemy od nowa. O, tak lepiej. Mario, no. Mario, weź, kurczę, chociaż raz cię posłuchaj. Zrób to, co... Ja nie mam. Nie no. Dobra, rozumiem, że to jest... Chodzi o design poziomu, ale no... Kurczę... Nie musisz wypadać, Mario, tak? To nie chodzi o to, żebyś... ciągle wypadał, ale... Albo coś, nie, po prostu... Po prostu... Staraj się przeżyć. I tyle. Okej. Okay. Teraz lecimy. No, dobra. Jeszcze raz. Okej, okay. No i teraz zrobimy sobie tak. No i dobrze. A kolejne wall jumpy. No tutaj już się ściana nie zamknie. Okej, okay, co to? O, bloopery. Jest monetka. No nareszcie. Właśnie ją chciałem wcześniej zdobyć. Okej. Okay. O! Coś się uaktywniło, ale nie wiem co. Monetkę możemy zdobyć. Bardzo łatwo. Na szczęście. A tutaj co jest? Tunel? Nie. Nie, chociaż... jakieś tam światło niby jest, ale... Raczej to taki błąd. Okej. Okay. Pokonajmy tych blooperów. Chwila, to były dwa przecież. Jeden spadł? Dobra. Okej. Okay. Tu będzie kolejna monetka oczywiście. No właśnie, dobra. 106. Świetnie to się zapowiada, jak na razie. A tutaj coś mamy? Nie, tutaj po prostu musimy się pośpieszyć, bo to jest labirynt taki jak wcześniej. A wall jumpy działają, ale jest monetka u góry. Dobra, słuchajcie, bo to trzeba tak... O! Pięknie. Teraz... A, dobra. Coś takiego, tylko... No nie! Nie. Szybko, lecimy. Dobra, jest, udało się. Tylko teraz jak tam doskoczyć? To będzie trudne. No dobra. O nie! Nie, naprawdę? Za długo się zastanawiałem po prostu. Dobra. Trudno. Okej. Okay. Teraz spróbujemy zdobyć tę monetkę. Teraz to już po prostu musimy. No weź, Mario, się tak nie blokuj przy tym suficie, tylko skacz. Okej. Okay. Musimy tak... wymierzyć. No, troszeczkę za nisko. No, jeszcze? Jeszcze, naprawdę? O, teraz, dobra. Musimy raczej... A możemy tak po prostu naokoło sobie...
No jasne, że możemy. Okej, dobra, szybko. Zdążymy. Dobra, na razie tutaj. Nie, no kurde, no nie. Nie. No to są jakieś jaja chyba, no. Jeszcze tutaj jestem, no jeszcze nie. Mario. Nie. Dobra, wiecie co, odpuszczam te monetki na razie. Nie ma takiej opcji. Jeszcze mnie ten dźwięk będzie tutaj irytował oczywiście. Dobra, speedrun. O, grand pound. Jest idealny, idealnie. Dobra. Dobra, ale szybko wróciliśmy. Na dobrą drogę, więc... Nie jest źle. Kurde, Mario, weź się, słuchaj. Mógłbyś użyć tych nóg i odbić się od ściany? Nie. Okej, to jest dobre. To jest dobry sposób. I teraz tak. Tutaj. Jest. Okej, teraz zadziałało. Dobra, nieważne, zdobyliśmy tą monetkę i tak. Teraz tylko musimy szybciutko... Nie, Mario, nie. Rób tak. A teraz się akurat łapiesz krawędzi, nie? O, dobra. Trudno, sobie zdobędziemy jeszcze monetkę. Jeśli czas pozwoli, chyba tak. Dobra. Nie no, fajna ta gra. Naprawdę. Już tak dawno się nie... Tak fajnie przy niej nie bawiłem. Jak dzisiaj. No tak, elementy frustracji to jest jednak też nierozłączny element tej gry, więc... Musimy się trochę powkurzać, no nie mamy wyjścia. Ale dobra, za każdym razem czegoś nowego się uczymy, więc to jest na pewno dobre. Teraz tak. Tutaj taka wąska ścieżka, nieprzyjemna. Okej, jest. O! O, mamy tego bloopera znowu, tego bossa. O! O! Dobra. Dobra. Okej. Matka się oderwała. I teraz. Dobra. Okej, jest. Czy to już będzie w sumie koniec, no bo... No bo tutaj, patrzcie, mamy ten blok. A, to jest niewidzialna ściana w ogóle. Okej. Dobra. A, dobra, coś takiego. Jasne. Dobra. Okej, jest. Okej, dobra. Okej, czyli dojście do samego, wiecie, dostanie się do samego bossa było tym trudniejszym elementem poziomu. Ale fajnie, niby taki zagadkowy trochę. Dobra, ale teraz czeka nas nagroda w postaci Shine of Wall. Okej. Jest. Możemy te dzbanki napełnić? Nie możemy. A, szkoda. Dobra. No, dawaj, Mario. Jest. Dobra, mamy 55. To co, może jeszcze jeden zdążymy? Już minęło pół godziny, ale dwa szajny w jednym odcinku to jest zdecydowanie za mało, no słuchajcie. Ile ta seria będzie trwać? 50 odcinków? No nie, no nie możemy sobie pozwolić na aż tak długo. Już tak, tą serię zacząłem rok temu, a dopiero to jest 16 odcinek, więc widzicie jak bardzo dbam. O, czerwone monetki w butelce, to chyba było szybciutkie, z tego zapamiętam. O, jest ten znowu... ten tutaj nauczyciel. Udało się, tak. Na pewno się udało. Ale co właściwie? No cóż, odpowiedź na to, dlaczego nasza woda jest zaśmiecona, oczywiście. I odpowiedzią jesteś ty. Musisz udać się do oceanu. Oczywiście to jest niemożliwe dla ciebie w tej chwili. Dlatego stworzyłem teren, który będzie przystosowany do twoich umiejętności. Bup, bup, bup. Okej, weź to. I możesz teraz zostać pod wodą.
na wiele, wiele dłużej. Użyj feta, żeby ruszać się i zbierać czerwone monetki. Ale pamiętaj, jeśli uciekniesz z powietrza, jeżeli uciekniesz, tak. Jeżeli twoje powietrze będzie się kończyć, to o to co musisz zrobić. Po prostu złap troszeczkę zwykłych monet, żeby odnowić licznik, ok? A teraz zaczynamy. Trochę tak jak w Mario 64. Jak wskakiwaliśmy do tego poziomu, wiecie, Big Boss Hunt, tak, taka sama animacja chyba była. Okej, czyli co, po prostu musimy... Okej, czyli tak się unosimy. No i to jest relaksujący level, proszę państwa, to jest relaksujący level. Jeszcze fajnie te rybki tak dookoła pływają tutaj. Troszeczkę dziwnie się steruje, ale... Już niestety musimy do tego przywyknąć. Dobra. No bardzo dziwnie. Aha, czyli tak to działa. Dobra, jest monetka. Czyli czerwone też nam odnawiają powietrze. A, to nawet... Wow! Okej. To było niezłe. Patrzcie na to, no. Fajnie to wygląda. O, rybki! O, uwaga. Chyba, że one mogą nas zjeść. Na przykład. Ale faktycznie, praktycznie powietrza nie tracimy. O! Tutaj piąta będzie. W tej budowli, na dnie. Dobra. Okej, gdzie teraz? Wow, rybka. Teraz tu. W takim trochę losowym miejscu, ale dobra. Wow! Nie, Mario! Okej, dobra. No nie, no rybki! Okej. Ale teraz nie są już takie złe. Dobra, w sumie trochę tak wolno się wynurzamy. Dobra. O, okej. Dobra. No nie, co to ma być? Co to jest? O, jest, dobra, udało się. Jeden świetny level. Dobra, nieważne. Nie wiem. Łaj, prawie no. Dobra, teraz tamtą. Już mamy zlokalizowane, więc... Chwila, tu muszę jeszcze wyżej. Patrzcie na to. Patrzcie, jak mi się teraz to uda. Okej, udało się nawet. Wow, no i teraz tam musimy popłynąć. Takie troszeczkę skoczki. I nie udało się. Tym razem, proszę, żeby... No, troszeczkę za nisko. Nie ogarniam tego sterowania w ogóle, on się tak powoli obraca chyba. Okej, udało się. Dobra, nie było złe. Fajny nawet. Taki odpoczynek od wszystkiego tak naprawdę. Okej, jest. 56 shine. Pod wodą. Taki Mario też trochę taki wygłuszony. No dobra, no to w takim razie co? To wszystko na dzisiaj, słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Oczywiście w następnym będziemy sobie kontynuować poziom Noki Bay. Zostało nam tam 5 zwykłych shine'ów, więc myślę, że tak 2 odcinki jeszcze nam wystarczą na ukończenie. Tak więc zobaczmy sobie tutaj shiny. Tak, 3 shiny zdobyte, jeszcze 5. Tak więc co? Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? To w sumie wszystko. Trzymajcie się. No i cześć.